Cześć, tutaj Ted Bundy i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Let's Play Pokémon Crystal. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie jaskinię Slowpoków oraz postaramy się powalczyć o drugą naszą odznakę w regionie Johto. Więc zobaczmy sobie jeszcze stan naszych Pokémonów. Ja ich nie ekspiłem od naszego ostatniego spotkania. O, tylko sobie uleczę, Poliwag ma jest na level 12, Quilava na 16, Dasper na 12 i mamy jajeczko, które się jeszcze nie wypił. Tak więc udajmy się do Pokecentrum, aby uleczyć nasze Pokémony oraz regenerować im po prostu punkty ruchu. Tak, chcę sobie uleczyć Pokémony, super, nawet jajko mi się leczy, nie wiem po co, ale dobra. I wyjdźmy sobie z Centrum Pokémon. Jeszcze musimy powiadomić kogoś, że w mieście znajduje się Team Rocket, ale wyżej znajduje się jakiś... No przypomina Mac, no ale zobaczymy co jest. Jest to... O, jest to biały aplikor. Z aplikory trudno, o ile dobrze pamiętam, co się robiło właśnie bale. Tam jaki w zależności od bala taki, jaką miał specyfikę. W zależności od aplikowania miał swoją specyfikę bal. No i musimy powiadomić tego oto mężczyznę wystrzeżonego na Irokeza o tym, że w mieście jest Irokez. Czy chce nam, czy uda się nas, czy chce, aby nam zrobić, żebyśmy zrobił, żeby on nam zrobił bal, ale nie. Team Rocket, tak. I my musimy się teraz udać znowu do jaskini Slowpoke. Tak więc udajmy się, nie czekając dłużej. W sumie będę chciał jeszcze złapać, jeszcze tam 3 sloty mam, więc 3 Pokémony. Myślę nad jakimś Pokémonem typu lot. Na pewno mnie to nie pijdzie, bo w redzie już go mam. Oraz na pewno nie jakiś Spiro czy coś. Po prostu oprócz, no to, że dawno nie przekonuje, no ale zobaczymy co będzie dalej. Tak, tutaj chyba mamy tego. Kurczę, tak, jestem. Musimy iść wyżej, musimy walczyć sami z tym. Tak. Zobaczmy, Poliwa, Quilava, poczekaj, Quilava. Tak, mamy pierwszego rywala z Teamu Rocket. Musimy z nim walczyć. I ma on dwa Pokémony. Pierwszy to Rattata na level 9. No, przy okazji Quilava nie tylko będzie miał level w górę, level 17, tak tylko ma. No, dwie Rattaty miał. Ender, bez problemu. Dobra, idziemy dalej. I tutaj mamy, musimy wpływać sobie schoda. I rude dziewczę nam zatrzymuje. Przypomina trochę tą taką... z zespołu R w pierwszym regionie, ona już była, tylko że nie Jessie, tylko to taka druga w czarnym stroju. Jakie było? Cassidy? I Butch był? No jakoś tak. Wiem, że chyba tego Butcha każdy imię mylił. Zamówili Beef na niego, Bill. No i denerwował się przez to. Zresztą to Ekans, więc Quilava sobie z problemu poradzi. O, da to mi. Pokemona, mam niestety, nie wiem czy mam to lepiej, zaraz zobaczymy. Pokemon tutaj nie, tak. Pokemon mam Parlys, no nie mam, dobra, to się nic nie dzieje. On na chyba nie odniósł, super pytanie, czy mamy super, że zobaczmy może. Mamy jakiś przedmiot może. Nie, no w sumie to nie mamy nic. Te berry leczy z paraliżu. Ten, o, jednak jest trucizny. Tak, jest berry jakiś... tam było, nie pamiętam się nazwy. O, a to są jakieś śmieszne Pokémony. Jakieś dwa. Mają Pokerface'a, ale zobaczymy. Jednak wcześniej musimy pokonać kolejnego z zespołu Team Rocket. Coś słabe te Pokémony mają, ale to na levelu 7. Może wezmę innego Pokémon Zuba. Może Poliwa, który potrzymuje się. Bubeusz. Bum. Bum. Kolejny raz.
prowadził naszego kolega w konkluzji, żeby rozpocząć trochę. Ale Bublé jest to sprawa. Dobra, Zubat leży i jest jeszcze jeden Zubat. Więc zostawię poliwaga, znaczy pan będzie się spisywał. Ajajaj. Lepiej zmieni Pokemona na Wailawę. Mam sobie bez problemu poradzić z Zubatem członka tym Rocket. Tak. Zobaczymy, co nie będzie w tym roku. No i jeszcze tutaj ostatni. Jedziemy rywali. To jest nowy pilny rok, ale mianowicie Kopinga na level 14. Mam bez problemu. Tak, otrzymujemy troszeczkę pieniążków. Jest fajnie, wspaniale. I pokonaliśmy tym raket w jaskini Sokołów. Pojawia się Kurt. I musimy iść do jego domku. Odbądźmy z nim? A, porozmawiamy z nim po prostu, może tak powiem. Super, dostajemy Lure Balla. Tak on robi. A, już z drugiego Apricornu nam Balla zrobił, w sumie zobaczymy. No White Apricorn. Musimy wrócić później, no to pokonamy lidera tutejszej sali po prostu. Wrócimy po Balla. Przed pójściem do sali. O, tutaj widzimy Slowpoki sobie chodzą, są chyba Slowpoki, zaczepmy jednego. Tak, Slowpok. No i ja to chyba ten atak, że po wykonaniu ruchu przez naszego Pokemona po prostu zapada w stan śmierci. Dobry wiecz, tak chcę uleczyć swoje Pokemony. Gym tutaj, czyli sala, specjalizuje się w Pokemonach typu Drewastega, więc weźmy Quillava chyba na pierwszym miejscu, tak, więc Quillava będzie walczył. Nie powinno to stanąć jakiegoś większego problemu. Pokonajmy lidera w sali w Azalei Town i widzimy Krawę, a będziemy mieli podwójną walkę, więc może lepiej, żeby Poliwak nie walczył. Gdyż Pokemon po prostu są dobre na wodne. Podwójna walka? Czy mi się wydało? A, podwójna walka. Chociaż nie wiem, bo były dwie dziewczynki. Ale jest tylko jeden Pokemon, no cóż, zobaczymy. Emberi Puska. Następny Pokémon to Ledyba. Ledyba można spotkać też na listach w Fire Redzie. No ale nie zagłębiamy się w te szczegóły, powalczmy z kolejnymi przeciwnikami i zobaczmy w końcu znak Eobu. Catcher wysyła Caterpillar, no, jakieś wielkie wyzwanie to nie jest. Trochę niestety słabe Pokémon mają ci liderzy, taka gra staje się łatwiejsza jakby, mi się wydaje. Nie stanowi jakiegoś większego wyzwania dla gracza. No ale to jest tylko moje osobiste zdanie, każdy może mieć swoje. I tutaj mam kolejnego przeciwnika, który specjalizuje się w Pokemonach typu roślinnego. Ewentualnie Robak, o, nie tej, który miał być, no ale już dobra. Widu, Pilar ma 19, to jest Kakuna, który też dużo mi nie zrobi. No ale Ember i szybko kończymy te walki. No to Bedrill. No, Bedrill już jakiś taki konkretny Pokemonik. Full Attack używa, no ale jakieś niektóre 10 HP mi zabrał. Super efektywny na Bedrilla był mój atak. No i chyba możemy. To jest chyba lider, ewentualnie lider, teraz się dowiemy. Bexy jakoś tak się wymawia imię. Albo imię jego, albo imię jej, zaraz się dowiemy. Zobaczmy. W sumie Leader Bixi, ale chyba to jest on, czyli mężczyzna. Pierwszego Pokémon to Metapod na level 14. Na Quillava nie będzie miał większego problemu. Jeszcze zostałem dwa Pokémony, no gdzie jest Skyter, no, już jakiś fajniejszy Pokémon. Fajniejszy z wyglądu, bo nie tak. Quillava ma chyba 20 i następny to, Kakuna, ale widzę, że
fajne Pokémony, szybko się zaczęły, szybko się skończyły, no cóż. To bywa. Ikilawa była kolejnego ekspa i zdobywamy kolejną znakę. Drugą już. W regionie Johnson. Jakiś Hive Beach. Jeżeli Pokémon do levelu 30, są do levelu 30, to będzie po prostu przy wymianie będą się do nas słuchać. I pozwala używać techniki kart poza walką. Otrzymujemy się techniczną 849, która zawiera Fury Cutter. Czyli cięcie Fury, jakoś tak. Tędy wyjdziemy, nie, tędy musimy iść. Naokoło. No, dajmy jeszcze do Pokécentrum, aby zregenerować punkty ruchu oraz uleczyć nasze Pokémony. Jak widzimy, jest nas, gdyż, no, nawet nagrywam. W nocy, to będzie jakaś druga w nocy, nie wiem. Mam zegarkę telefonu, nie chcę się wyciągać. A, uleczymy od jakiejś magii, chyba po lewej stronie. Dobra, damy do niego, zobaczymy co je. Co mi powiesz? Do you know Apricorn? A, coś o Apricornach mi gada. Dobra, odbierzmy, zobaczymy czy już... Jak mu było? Kurt? Kent? Kurt. Tak, Kurt zrobił nam już bala z białego Apricornu. O, nie ma go. O nie, jest przy swoim stole, że mi się niczym. Zaraz zobaczymy, co tam wyklinił. Zobaczmy sobie, jaki woli sobie stać. Dobra, wróćmy kiedy indziej i udajemy się w dalszą podróż po regionie. Wydajmy się w stronę lewą. A ktoś nas zatrzymuje. A, to jest ten z trzema tajnikami. To jest nasz odwieczny rywal, bo mi się wydaje. Tak. Zgrzyt, tak, bo nie miałem pomysłu na jego nazwę. Przypomniał trochę Paula z regionu Sinnoh. I ma, o, Gastyliego na levelu 12. Ilama sobie z nim poradził. Krokonaw to jest swobodny Pokémon. Więc użyjemy do Sprouta. Tak, widać, że jego to tutaj też ewoluował. Winelip. Teraz może użyjemy Fotiona. Tego super, co znaleźliśmy w jeskim Slowpoke na Bezgrowcie. Bo jednak mały wyższy level, czyli tam Krokona, używa Scratch, zabiera nam tu więcej życia. Ale Winelap też coś tam obiło go. No i już weźmy uwagę może. Więc nie ma żadnego dobrego pomysłu. Zaprocesuję go. Dobra, weźmy Krokonaw. Mam nadzieję, że jeszcze tego nie przegram. No, numer list, level jest może jakoś to... A, jak coś sobie poradziliśmy jakoś. Chyba mam 21. Chcę nauczyć Quicka, tak więc zobaczymy, czy można coś zastąpić. Ja w sumie zalię. Tego nie używałem. A na tym oprywach mojego 13 poznaję Watergun i ostatni Pokémon z Grzyza to Zubat. Nie będę zmieniać Pokémona. Zapamiętajmy to Pilawa. Super. Zgrzyt jest pokonany. My otrzymujemy pieniążki, oraz cenne doświadczenie. Krótka pogawędka ze Zgrzytem. I na tym zakończymy nasz odcinek Pokémon Crystal. Nie wiem, czy on był trochę krótki, jakoś może będzie 15 minut, może mniej, nie wiem. No ale cóż, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zagrażam się z nami, Ted Bundy. Do zobaczenia, cześć i trzymajcie się.